Mimo tego, że gdzieś tam jestem w tym świecie medialnym i powinnam znać wszystkie newsy i historyjki, to ja nie mam trochę na to czasu. Klaudia, ty ostatnio byłaś na fantastycznych wakacjach, no i także na twoim Instastory pojawił się były narzeczony Sandry Kubickiej. Ty w ogóle miałaś kontakty z Sandrą po tej sytuacji, gdy byliście razem na łódce? Ja z Sandrą nie miałam nigdy okazji się poznać, nie znamy się, więc ani przed, ani po nie miałyśmy ze sobą kontaktu. A udało ci się z nim na przykład porozmawiać? No bo jednak pochodzicie z Sandrą z jednego kraju. No, Sandra dość mocno przeżyła rozstanie z Kajo. Przyznam zupełnie szczerze, że ja nie, mimo tego, że gdzieś tam jestem w tym świecie medialnym i powinnam znać wszystkie newsy i historyjki, to ja nie mam trochę na to czasu i ja jakby nie śledzę, owszem, wiedziałam, że Kajo to jest chłopak Sandry, że byli razem, wiedziałam też, że się rozstali, ale nie znam niestety szczegółów albo stety ich rozstania. Nie wiem, czy tam coś złego się wydarzyło, nawet nie wiem. Ja nie śledzę jakby tego, co się dzieje. Wydaje mi się, że mam na tyle ciekawe, barwne życie i tak naprawdę tego czasu mam tak mało, że szkoda by było tracić swojego czasu na dowiadywanie się, co się dzieje w domach innych osób. Jasne, a czy Kajo był tam w takim razie ze swoją nową dziewczyną, czy bawił się zupełnie sam? Kajo, ja akurat z Wiktorią się minęłyśmy. Kajo był sam, ale dosłownie gdzieś w powietrzu się z Wiktorią minęłyśmy, ale potem, niedługo potem przyjechali nas odwiedzić w Polsce, także miałam szansę aktualną dziewczynę Kajo poznać. Ciekawa? Bardzo sympatyczna, naprawdę zaskoczyła mnie, dlatego że to jest bardzo młodziutka dziewczyna, ale jest bardzo dojrzała, ciepła, fajna dziewczyna.